Oto Tabaluga, dzielny Tabaluga, słuch i patrz. Choć taki maleńki chce ocalić wielki świat. Skory do pomocy, nawet w ogień skoczy. Nigdy się nie lęka, zwalcza zło. A gdy go potrzebujesz, przybędzie raz, dwa. Wkrótce będziesz duży, każdy ci to wróży z nas. Nie bój się i tyle, to dzięki swojej sile fruniesz sam, aż ten do gwiazd. I między planetami nie będziesz nigdy sam. Choć bardzo to daleko, dopełni się twe szczęście gdzieś tam. Pustynne pchły. Żniwiarze gotowi? Tak! To do roboty, kochani! Do roboty! Lubię żniwa! Lubię żniwa! Czy ja też mogę pomóc przy żniwach? Nie, dziękuję, Bzyku. Masz inną pracę. Zbierasz pyłek z polnych kwiatów. Ale mogę robić jeszcze więcej! Bzyku, to zajęcie dobre dla większych zwierząt. Przepraszam, nie chciałem. Jeden ziemniak, dwa ziemniaki, trzy ziemniaki, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Powiedziałbym raczej 567 ziemniaków. Przepraszam. Zbieramy jabłka. Słoniu, potrząśnij mocno jabłonką. Przyjacielu, zrób to delikatnie, albo ją złamiesz. O, tak. Brawo! Dobra robota. Najlepsze zbiory, jakie pamiętam. Ale nawet najlepsze zbiory nie wystarczą, jeśli nie znajdziemy miejsca na ich przechowywanie. Już o tym pomyślałem. Spójrzcie na moje plany. Ha, wspaniale! Słowo daję, szefie! Widziałem na własne oczy! Wspaniałe zbiory, mówisz? Niesamowite! Czemu oni uprawiają te głupie warzywa? Przecież mogliby hodować przepiękne kaktusy. Więcej piasku, moje cudeńka! Kaktusy są tak szorstkie, kolczaste! I tak, i bardzo kłujące. Nie musisz mi mówić. I najlepiej leczą ukąszenia pustynnych pcheł. O tak, lepiej. Aj, to boli. Przeklęte pchły. Moje życie byłoby cudowne, gdyby nie ta plaga. Myślałem, że gorszą plagą są słudzy Tabalugi. Na szczęście tamtych łatwiej będzie przepędzić na cztery wiatry. Ale mieli świetne zbiory i z łatwością przetrwają zimę. Twoja nadzwyczajna broń już gotowa, mój piaskowy sułtanie. Te paskudne warzywka już im się nie przydadzą, gdy skieruję przeciw nim moją najnowszą broń. Jak widzisz, panie, wykorzystałam technologię naszej poprzedniej ofensywnej i defensywnej broni, uwzględniając... To ogromna bazuka! No właśnie. Gryzą go pustynne pchły. Uruchomić wielką bazukę! Do koni! Cel!
koszmarne pchły! Uwaga! Nadźwignię! Zatrzymaj ją, Kelly! Wszystko na nic! Nie wierzę własnym oczom! Najpotężniejsza broń na świecie zniszczona przez jedną nędzną pchłę! Może zaatakujesz tabalugę przy pomocy pcheł? To genialne! Naprawdę? Ta spiżarnia będzie największą budowlą w Rajskiej Dolinie. Jeśli będziemy pracować razem, damy sobie radę. Najważniejsze, żebyśmy ją zbudowali szybko. Bo inaczej wszystkie zebrane warzywa zgniją. Wiecie, co robić? Tak, wiemy. A co ja mam robić? Pomóc ci, Bobrze? Nie, dzięki, Bzyku. Chyba ze masz takie wielkie zęby jak ja. Nie mam. Dołki już wykopane, słoniu. Za płytko, Grzebciu. Hej, koledzy, pomóc wam? Co to? To tylko Bzyk. Tak mi przykro, Grzebciu. Dziękuję, Rubinku. Cześć, Miluniu. Czy mogę... Chciałam ci tylko pomóc. Plac budowy to nie jest bezpieczne miejsce dla takich maluchów. Może innym razem. Wreszcie je mamy, władco pustyni. 6434 pustynne pchły. Policzyłaś wszystkie pchły? Policzyłam ich nogi i podzieliłam przez 6. Dobra robota. Nie udało się złapać wszystkich. Nie mam zamiaru pozbywać się pustynnych pcheł. Chcę się tylko nimi podzielić. Zabierzcie je do Rajskiej Doliny. Czemu tylko ja mam przez nie cierpieć? Tak? Jeszcze tutaj. Uwaga! Czas na przerwę! Jeszcze przerwa. Sądzę, się napracowaliśmy nareszcie. Bardzo dużo. Bolą mnie wszystkie kości. Hej, co to jest? To chyba jakiś prezent. Czy mogę otworzyć? A może to jakiś podstęp? Niech największe zwierzę to otworzy. Ja może się bardzo... Zobaczymy. Nic tu nie ma. To pewnie nowa sztuczka Hamsina. Chyba tak. Jego najgłupsza sztuczka. Tak.
Ale mnie spędzi. O, mnie też. Ojej, coś mnie zaatakowało. Co to jest? Pustynne pchły. Pustynne pchły, moi sprzymierzeńcy. Rajskie zwierzątka tak okropnie się drapią, że wcale już nie myślą o budowie ogromnej spiżarni. A jeśli jej nie zbudują, będą głodować. Tabalugo, ja mogę pracować na budowie. Pustynne pchły mnie nie atakują. Jestem za mały. Nie, Bzyku. To robota dla dorosłych. Zdaje się, że wiem, czego pustynne pchły na pewno nie znoszą. Czego? Śniegu i mrozu. Arktos! Zawsze chciał zamrozić rajską dolinę. Teraz może to zrobić. Masz pecha, Jakubie. Mój goniec bije twojego konia i kończymy. Niech będzie. Jeśli chcesz być mistrzem takim jak ja, musisz myśleć do przodu. Ale... Arktosie? Arktosie, czy chciałbyś zamrozić rajską dolinę? Zamrozić rajską dolinę? Oczywiście, natychmiast! Chwileczkę, co to za sztuczka? Ale... To nie sztuczka. Zamrozisz rajską dolinę na 24 godziny. Nie, 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 nie przechytrzysz takiego mistrza szachowego jak ja, Tabalugo. To jakiś podstęp? Nie, naprawdę. Chcę, byś zamroził rajską dolinę. Widzisz, Jakubie? Myśl do przodu, a nie nabiorą cię. Masz rację, Arktosie. Nie chcę, żebyś zamroził rajską dolinę. Co by się nie działo, za nic jej nie zamrażaj. A, wiedziałem. Oczywiście w tej sytuacji zamrożę rajską dolinę. Czekaj. To kolejna sztuczka. Wcale nie. Ależ tak, to stara sztuczka z podwójnym dnem. Zabraniasz mi, ale chcesz, żebym to zrobił, więc nie zrobię. Ale... Nic tu po mnie. Następna sztuczka. Poddajesz się, bo myślisz, że też się poddam i nic nie zamrożę. I właśnie tego ode mnie chcesz. Ale tak naprawdę myślisz, że ja myślę, że ty myślisz, że ja myślę, że... co ja myślę? Nikt inny nie może nam pomóc. Zaraz. Jeśli pustynne pchły boją się mrozu... Może przestraszą się też ukropu. Sprawdzę, na ile mogę się zbliżyć do wulkanu. O, nie! One kochają ciepło. To pustynne pchły. Au, au. Lecę w dół. Ciekawe, co Hansin na to powie. Widziałeś, jak wpada do wnętrza wulkanu? Tak. Fantastycznie! Nawet Tabaluga nie przetrwa w płynnej lawie. Twój plan jest bardziej skuteczny, niż się spodziewałeś, o władco pustyni. Odbudujemy wielką bazukę i pokryjemy piaskiem rajską dolinę raz na zawsze. Ciągle spędzi.
woda. Podgrzana przez wulkan deszczowa woda. Pchły uciekły. To jest to. Wulkaniczne błoto przepędzi pchły. Zabiorę stąd wulkaniczne skały. Nigdy nie zbudujemy tej spiżarni. Ożywienie na całą zimę przepadnie. A może nie? Kondorze, przynieś mi największy kocioł puchacza. Słoniu, nabierz do trąby tyle wody, ile zdołasz. Co chcesz zrobić? Co masz w torbie? Rozwiązanie naszych kłopotów z pchłami. Co? Lej wodę, słoniu. O co tu chodzi? Teraz moim ognistym oddechem podgrzeję wodę z wulkanicznymi skałami. Powstaną z tego opary, które uwolnią nas od wszystkich owadów raz na zawsze. Świetnie, brawo! Ja też jestem owadem. Co? To, że pchły są owadami, nie znaczy, że wszystkie owady są złe. Są żywymi, czującymi istotami, tak jak każdy z was. Tak, tylko że my nie gryziemy. Dobrze, Bzyku. Więc co mamy zrobić? Porozmawiać. Jak? Jestem owadem. Ja z nimi pogadam. Dlaczego nie zaproponowałeś tego wcześniej? Próbowałem, ale nie słuchaliście mnie. Dlatego, że jestem tylko owadem. Przecież owad to też zwierzę, no nie? Tak, tak. Ma rację. Dobrze mówi. Jeśli chcesz porozmawiać z pustynną pchłą, to jedna z nich właśnie ugryzła mnie za uchem. Zobaczę, co się da zrobić. Ej, nie gryź mojej przyjaciółki! Co? To, co słyszysz, to odczuwająca ból żywa istota, tak samo jak ty! A, Bzyk chyba ją przekonał! Zdaje się, że straciła na mnie apetyt. Szkoda, że inne pchły nie chcą słuchać naszego przyjaciela. Nawet jeśli w tej chwili pchły przestaną nas męczyć, nie rozwiąże to naszych kłopotów. Budowa spiżarni zajmie nam całe tygodnie. Zanim zbudujemy spiżarnię, warzywa i owoce się zepsują. Szkoda. Są przepyszne. Całe nasze zapasy na zimę zniszczone. Pomożecie nam wrócić na pustynię? Jasne, ta baluga chętnie was tam podrzuci. Ej, przykro mi, że gryźliśmy twoich przyjaciół. Nic nie szkodzi. Sami wiemy, co to znaczy głód. Pewnie niedługo znów będziemy głodni. Dlaczego? Bo tyle tylko zostało z naszej spiżarni. Hu, hu, hu! Termity! Nie, pustynne pchły! Co? To przez nas? Naprawdę bardzo mi przykro! Zbiorę naszą drużynę i coś wymyślimy! Ale co? Pomożemy wam to odbudować! Przecież jesteście tylko owadami! Tak! Najsilniejszymi ze wszystkich owadów! Wiesz, czego może dokonać 7845 pchłów? Na przód! Dogadałem się z nimi! Jeśli im pomożemy wrócić na pustynię, odejdą! Ale najpierw pomogą nam zbudować ogromną spiżarnię! One to potrafią! Patrz! Uwaga, pchły! Naprzód, marsz! No, co tak stoicie? Dalej do roboty! Słoniu, Misiu, spróbujcie na nowo ustawić konstrukcję. Brawo! 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 Teraz, uwaga, razem! I do góry! Przybijajcie! Teraz ty! Kate,
czy czujesz ten słodki zapach zwycięstwa? Myślałem, że to wielbłądy. Gdy Tabaluga odszedł, a jego poddani wciąż tylko się drapią, ich kraj jest bezbronny. Są bezbronni. Lubię takich przeciwników. Jak tylko przetoczymy bazukę przez górę, Rajska Dolina będzie nasza. To już ostatnia belka. Udało się. Mamy wreszcie naszą spiżarnię. Ale czy zdążymy schować do niej jedzenie przed zimą? A od czego mamy nowych przyjaciół? Zrobione. Wystarczy nam jedzenia na całą długą zimę. Powiedz przyjaciołom, że zasłużyli na powrót do domu. Dziękujemy wam za pomoc! Ej, tylko tak mogliśmy się wam odwdzięczyć za bardzo smakowity poczęstunek. Dziękujemy wam. Pa! Miłej podróży. Polecamy się! Lecimy. To jesteście, cali i zdrowi, z powrotem na pustyni. Wpadnijcie jeszcze kiedyś. Dziękujemy. Pa! Szybciej, wielbłądy. Wciągajcie bazukę. Gdy zdobędziemy szczyt, Rajska Dolina przepadnie z kretesem. Czy od dziś mogę się nazywać Hrabia Kej? Albo Król Kej? Albo Kej Pierwszy Wielki? To prezent. Prezent? To na pewno dla mnie. Coś mi on przypomina. Co to może być? Ciekawość aż mnie skręca. Co? O nie! Pustynne pchły! O nie! Znowu to samo! Co to? O! Mam szczęście, nic mnie nie swędzi! Ojej, swędzi mnie! Zdaje się, że pustynne pchły wróciły tam, skąd przyszły. Tak samo jak Hamsin. Tak! Nic bym nie zrobił bez twojej pomocy. Przepraszam, że cię lekceważyłem. Nie szkodzi, Tabaluga. Nikt nie jest doskonały. Choć jeszcze mały z ciebie smok i drogi masz przed sobą szmat, przykład z najjaśniejszej z gwiazd, by stać się nią za milion lat. Ciepło lepsze jest niż chłód, a Lodolandii król, choć sprytny, już wie, że roztopisz go jak lód. Zobaczymy się znów. Bądź zdrów! Wersja polska, telewizyjne studia dźwięku w Warszawie. Reżyseria Andrzej Bogusz. Tłumaczenie i dialogi Kaja Sikorska. Dźwięk Jakub Milecki. Montaż Zofia Dmoch. Kierownik produkcji Monika Wojtysiak. Piosenki z tekstem Krzysztofa Rzeźniewieckiego śpiewał Krzysztof Milańczuk. Wystąpili Tomasz Bednarek, Jerzy Rogowski,
Tomasz Grochoczyński, Agnieszka Kunikowska, Marcin Przybylski, Mirosław Jękot, Mirosława Krajewska, Rafał Żabiński, Jacek Jarosz i inni.